6 września, godzina 15.59, praktycznie 16.00. Za chwilę będę ruszał z Zawratu na Krzyżne. Próba bicia rekordu Piotra Łobozińskiego. I zobaczymy. Pogoda jest dobra, chłodno, trochę chmur, więc nie powinno słońce przeszkadzać. Trochę wilgotno, ze względu na to, kilka ostatnich dni padał obficie deszcz, ale myślę, że będzie dobrze i zobaczymy. Pocisnę na maksa i zobaczymy, jaki czas się uda wykręcić. Godzina 4:23 sekundy z Krzyżnego, z Zawratu, co ja mówię. Poszło dobrze, lepiej niż myślałem. Co prawda trasa była trochę wilgotna po opadach, deszczu, ale w zasadzie nie było zbyt ślisko, tylko w niektórych miejscach, ale wątpię, żebym stracił dużo sekund na tym. Bardzo zadowolony jestem w zasadzie z wyniku. Godzinę 5 się udało złamać. O, rodzinka Kozic przyszła się na Krzyżne. Ciekawe, ile one robią całą rąpejkę. No nic, w każdym razie udało się pobić rekord Piotra Łobozińskiego o ponad 12 minut, więc jestem bardzo zadowolony. Krzyżne zrobione. Można wracać do domu.